Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. Przykre to, co się wydarzyło przed chwilą, ale cóż, każdy z nas ma prawo wypowiadać swoje oglądy i poglądy. Ale cóż, ja powiem krótko. Moje biuro udziela pomocy kombatantom w pełnym zakresie. Tak jak każdego z Was, nie sądzę, żeby ktokolwiek odmówił. I poróżnianie nas i mówienie, że my inaczej traktujemy tych czy innych, to jest niesprawiedliwością. Wprowadzenie zmiany w istniejącym prawie i nowej ustawy sądzę, że jest niepotrzebne, bo istniejąca ustawa dość dobrze rozwiązuje problem, ale tą sprawę można było jako uzupełnienie tej istniejącej ustawy o kombatantach prowadzić. Ale co do tego, co tu dziś się działo, dziadek mój był Piłsudczykiem, drugi dziadek był po tej stronie, czyli z Syrankiewiczem pod jedną derą w obozie leżą. I był lewicowcem. Ja się znalazłem w Polskim Stronnictwie Ludowym, szanowny panie. I mój dziadek mówił, że żołnierz, niezależnie z której strony szedł, nie patrzył na poglądy polityczne oficera, którym dowodził, ale bezwzględnie wykonywał rozkazy, a tym bardziej w tamtym czasie. I Waldek, do ciebie. Przepraszam, jestem twoim kolegą i chyba ty mnie tak samo traktujesz. Do ciebie. Nie dzielmy naszych kombatantów na lepszych i gorszych, bo to jest nam wcale niepotrzebne. Bo przecież w tym zapisie nawet o tych sędziach i o tych klawiszach, przepraszam kolokwialnie. Ludzie, 18-letni chłopak walczący o Polskę po wojnie dostaje pracę w więzieniu, jest klawiszem, jest idealnym człowiekiem i on nie ma prawa być kombatantem. Idealny chłopiec czy dziewczyna, która miała 19 lat w czasie wojny, nie ma prawa być sędzią, choć jest idealnym sędzią. I nikt do niego żadnych zastrzeżeń nie wnosi. A zadedykuję panu posłowi słowa współczesnego wielkiego ludowca i Polaka. Gdyby rozwój gospodarki i życie ludzi zależało od wykrzyczanych słów i obelg, to Rzeczypospolita byłaby najbogatszym państwem na świecie. A Polacy byliby pełni poczucia szczęścia i nadziei, gdyby tam złość i nienawiść można było przerobić na węglowodory. To ropę i gaz eksportowalibyśmy do Rosji. Dziękuję.